Hej, hej, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Nie wiem, czy ostatnim. Zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Przed nami zadanie wiecznie błękitne niebo. No, mapę pozwiedzałam. Powyczyszczana. Albo wyczyszczona, jeżeli ktoś woli. Niczego tutaj więcej nie widzę na ten moment. Tu już takie lizanie ścian by było, więc na razie sobie odpuścimy. Zobaczymy, jak jeszcze będzie z dodatkiem, jak z tą wyspą Iki. My mamy w każdym razie porozmawiać z Juno. Oho. Już po nas. Nie mów tak. Co nas niby czeka, skoro Gito i jego bratanek skaczą sobie do gardła? Nie widzę Juno. Myślałam, że będzie w tym samym miejscu, w którym była do tej pory. Ach, tam jest. A jeszcze jedna rzecz. Ja zapomniałam. Całkowicie o tym, gdzie to było. Tu. Dostaliśmy konia przecież. To jeszcze zerkniemy na tego konia. Mamy te chorągwie. No, stroje mamy wszystkie ulepszone na maksa. Na ten moment. Także tu mamy wszystko, tu mamy wszystko. Te stroje też już poulepszałam. Zobacz ulepszenia. Wszystko jest ulepszone. Nic więcej tutaj nie mogę dać. Wydałam to, co miałam. No te dwa stroje, które jeszcze mogłam podnieść w statystykach. No i zobaczmy, co on jeszcze nam da tutaj za te chorągwie dla konia. Przynosisz chorągwie? No i będzie historia. Słyszałem faktycznie ludzi rozmawiających o panu Simurze. Jego przeżycie, tak jak twoje, daje innym nadzieję. Pokolenia temu, klan mojego wuja był tylko niewielką rodziną wojowników bez własnej ziemi. Byli lojalnymi sługami pana Kugewary. Pomogli mu pokonać bandytów Heisuke, którzy rządzili wtedy dużą częścią wyspy. Wszyscy synowie pana Kugewary zginęli w konflikcie. Dlatego zaaranżował małżeństwo Tokiasy Shimury z własną córką. Kiedy Kugewara zmarł, jego własność przeszła na klan Shimurów. Potężne drzewo wyrosło ze skromnego żołędzia. Dziękuję ci za tę wiedzę, panie Sakai. Proszę, przyjmij skromny dowód wdzięczności. Bądź zdrów. No i zobaczmy, niezłomny duch. Jak to wygląda? Czerwień. I jeszcze są dwa do odblokowania. Tych chorągwi chyba akurat mamy najmniej. Chociaż tępy teraz nam bardziej pasował do wyposażenia, czyli w takie delikatne złoto byśmy poszli. Błękit w ogóle. Więc tak, to otrzymaliśmy. W sumie może być. Zwłaszcza, że tutaj też są jakieś elementy złote. Niech będzie. I to by było na tyle. Zobaczmy, jak ten koń się prezentuje. O, łuk mamy taki czarny z czerwonym, także myślę, że ładny komplet się z tego wytworzył. Kaza tym razem. Dobrze, że nie skaza. No i co? I wracamy do tego naszego zadania. Daleko od początku historii. Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy, jak będzie ciężko na tym poziomie trudności. Szybciej, kaza! Kaza. Kurczę, już się nie przyzwyczaję, nie zdążę. I teraz tak. A, przegapiłam jedną rzecz i to dosłownie pamiętałam o tym, ponieważ tak długo. Ten ptak tam krążył przecież. Więc tam można się wspiąć. Gdzie on tutaj był, ten nasz przyjaciel? Od ulepszenia konia. Jeszcze niżej? Jeszcze niżej. Czyli tam gdzieś można się wspiąć u niego na dach i coś tam znaleźć. Ale to jeszcze prawdopodobnie do tego wrócimy. Martwiliśmy się. Długo nie wracałeś. Dostarczenie listu nie było łatwe. Przeczytał go? Pomoże nam w pokonaniu Hana? Zobaczymy. Nie możemy dłużej czekać. Wiatr się zrywa. Do rana rozpęta się burza. Mamy broń oblężniczą?
Dość, żeby dać im się we znaki. Są też dezerterzy z armii twojego wuja, którzy pójdą za duchem. Już czas. Zaatakujemy o świcie. Powiem reszcie, ale zajrzyj do nich. Czekają na swego wodza. No, no to zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Kurczę, trochę jestem taka dumna z siebie, że dotarłam do końca. Panie Sakai. Gdzie wczoraj zniknąłem? Dobrze mieć u boku zwierzchnika świątyni. Nigdy nie przywłaszczyłbym sobie tego honoru. Wiem, dlatego na niego zasłużyłeś. Jutro pomścimy twojego brata i mnichów ze świątyni. Chcę tylko odzyskać nasz dom. Ktoś nam tutaj musiał wpaść w kadr z karpetą. Ach, Jezu, jakaś wiercipięca. Czyli co, teraz będziemy wszystkich zwoływać? No to przynajmniej wygląda. Ze wszystkimi musimy porozmawiać. O kurczę. No szkoda, że taki nie ma, panie Masako. Kilka przyjaciółki żony go widziała. Gdzie? Mongołowie trzymali ją na jakiejś farmie. Dinie. Masako, więc jednak jesteś. Mówiłam, że przybędę ci na pomoc. Poza tym Han musi zginąć. Zabił mojego męża, a jego ludzie ubili moich synów. Nie pozwolę, by uniknęli kary. Pomogę ci o to zadbać. Odpocznij. Jutro będzie długi dzień. Albo bardzo krótki. Tak też może być. No, chyba najbardziej z tych wszystkich postaci lubię panią Masako. Chyba najgorzej doświadczona, niestety. Sakai. Dobrze, że pan z nami jest, senseju. Dałem ci słowo. Dał mi pan znacznie więcej. Nie rozklejaj się, Sakai. Dobrze, senseju. Pozwolę się panu przygotować. Przygotowywałem się całe życie. Jeden dzień nie zrobi różnicy. No, ten to dla mnie był taką postacią, która dużo gadała i bardzo się puszyła, natomiast średnio taki ciekawy był, prawdę mówiąc. I ten wątek też się skończył średnio, moim zdaniem. To jeszcze nie koniec. Jakieś takie odkupienie i ucieczka, ale to by było na tyle. No, ten taki zabawny, może nie jaski, ale coś w ten deseń. No to jesteśmy, mój panie. Masz dobry humor. Oczywiście! Cały dzień raczy się dobrym trunkiem. Tylko nie przesadź, bo jeszcze prześpisz jutro. Żarty na bok. Nie mógłbym tego przegapić. Jestem tu dla taki. Dziękuję, Kenji. No i oczywiście Yuna, tak? Yuna nam towarzyszyła od samego początku. Jest taką, moim zdaniem, taką główną postacią tutaj. I taką prawdziwą koleżanką, no. No i co? Już tylko Yuna nam została. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jest... Wiecie co? Coś takiego na sam koniec. Nie wierzę, po prostu nie mieliśmy takiego baga jeszcze do tej pory, ale jest uroczy. Chłopie, ślisko, co? Już niebawem, ja się śmieję, mamy wrzesień, a tu zaraz luty. Już niedługo. Ale fajnie, że takie coś na koniec. Dobre, dobre. No to co? Trochę śmiechu, mamy teraz na poważnie, lecimy. Przeszliśmy długą drogę, odkąd uratowałaś mnie na plaży w Komodzie. Byłeś tak ciężki, że ledwo cię ciągnęłam. Rozebrałam cię do pół naga, żeby dojść do miasta. Co sobie popatrzyła, to jej, prawda? Nie byłoby mnie tu, gdyby nie ty, Yuno. Nie mogę cię stracić, Jin. Po tym wszystkim, co przeszliśmy,
Ilu straciliśmy? Nie mogę. Muszę powstrzymać Hana. Nie musisz. Możemy znaleźć łódź, odpłynąć stąd. Zostawić wojnę twojemu wujowi. Naprawdę tego chcesz? Nie. Jeśli polegnę, obiecaj walczyć dalej. Niezły z ciebie drandzinie, Sakai. Jezu, odpocznij trochę. Ty to czasami, kurczę. Jeszcze moment. Posiedźmy chwilę. Ja boję się, że Yuna zginie, tak jak bałam się, że jej brat niestety. No Yuna też właśnie, ciężkie, okropne dzieciństwo w niewoli i tak naprawdę zależało jej tylko na bracie. No a potem okazała się lepsza. Już czas. Mamy jedną szansę na pokonanie Hana, nim ruszy na główną wyspę. Kenji, wszystkich samurai. Co z naszą bronią oblężniczą? Jestem gotów zalać ich flotę ogniem. Dobrze. Yuna da sygnał do ataku. Kiedy zaczną się salwy, Mongołowie ruszą na waszą pozycję i wpadną w zasadzkę. Materiały wybuchowe gotowe. Łucznicy na dachach. Jesteśmy z tobą, Sakai. Dziękuję wam. Wszystkim. Idźcie. No ładnie, no ładnie. Jin, nie ma śladu twojego wuja. Burza nie będzie czekała. I my też nie. No wuj się pojawi, się do wystrzelenia sygnału. Tylko pytanie, co potem? Teraz! Mongołowie nadchodzą! Zginie każdy, kto się przedostanie! Dopiero mogłam się ruszyć. Pokonaj wsparcie Chana. To za moich synów! Uważaj, Masaku! Nie mogą nas okraść! Przejąć inicjatywę! Naprzód! Lecimy! Kurczę, następny! Leżę. Leżę. Co tu się dzieje? Więcej morgów! Atakować! Albo nas wyrżą! Przegonić ich! Zabić ich! Na górę. Okay. Jakoś tak weszło to skrytobójstwo. Zbieramy, zbieramy, kontrę.
coś tu do nas pruje cały czas delikatnie jeszcze. Wszyscy? Wszyscy. Plan zadziałał. Mongołowie się przegrupowują. Nie będą mieli szans. Norio prowadzi resztę sił na wzgórze. Tam się spotkamy i poprowadzimy atak. Nie jest Norio. Okej. O, jesteście cali. Tutaj wszystko się kończy. Dzisiaj Han umrze. Pana Shimury tu nie ma. Walczymy sami. Zaatakujemy główną bramę. Odciągniemy Mongołów, a wy znajdziecie drogę do środka. Zmiażdżą was. Zaszliśmy daleko. Nie możemy teraz zawrócić. Nie znam wojowników równie odważnych jak wy. Abyśmy znów się zobaczyli. Walkę zostaw nam. Na co czekam? Bez litości dla Mongołów! Walczyć! Za pana Sakaja! Za ducha! Naprawdę? O! Naprawdę? Okej. Chyba mnie widzą, co? Dosta! Dosta! Idę na dach. Rozejrzę się po obozie. Zastanowię się, jak znaleźć Hana. Trawy mi tu palą, no. Okej. Okay. Teraz tak, wiemy, że tu jest spora grupa. Oni tutaj do mnie szyją, co najgorsze. Ja tak się schowałam do środka. Ale my potrzebujemy tego punktu widokowego, co jest najgorsze. No. Dalej mnie skubańca widzą. Nic, ale cały czas do mnie szyją skubańce. Wieża nada się idealnie. Zobaczę stamtąd cały obóz. Okej. Negium Harsinka! Zatrzymy!
Kurczę. Żadnej litości! Ależ ma chęt. Muszę dotrzeć do posiadłości. Chodzimy! No nie wiem, nie da się tego wziąć. Tylko jak tu wejść? Okej. Nikogo więcej nie było. Szkoda. Dobra, leżę. Impreza. Trafili! Jak wróć do obszaru opowieści? No nic. A tak to przyszło. Muszę dotrzeć do posiadłości. A ci z tyłu to niby jak tam. Zdjęcia
trauma. Ci łucznicy, nie? Najgorsza zaraza. Wszystko. Polecimy dalej. Musiałam zajrzeć, nie mogłam się kurczę powstrzymać. Jest i Kotun-chan. Chcieliście się poddać? Obiecałem wam rozejm, a wy wybraliście wojnę. Teraz wasi biedni krajanie cierpią. Ja bym tylko chciała powiedzieć, że ta kradzież jego z broni. Nigdy nie opuścisz tej wyspy. Wyszła mu na dobre, bo ma 10 razy lepszą od tej, co my znaleźliśmy. Pomszczę umęczony lud Tsushimy. Zemsta! Dziecinne marzenie. Okej. Okay. To zobaczmy w ogóle, co to... Nigdy nie opuścisz Tsushimy! Ja nie wiem, jakiej broni tutaj na niego używać. Postawy w sensie. O, będzie super. Tarczy? Nie ma jeszcze tarczy. Jeszcze nie ma tarczy. Jesteś słaby. Nie czuję, że potem za nie będzie. Już kiedyś cię pokonałem. Zaraz to powtórzę. Słyszę strach. Na razie ugrywa, ale... Będzie etap drugi jak nic, prawda? A, oczywiście, u mnie walczy honorowo. Uciekł. Mam go gonić chyba, co?
tak. O proszę. Wykończyć go! To taki lekki Kozakiewicz był. No nie mogłam już stamtąd uciec. Wykończyć go! Nie wiem, czy te zapasy mi tak potrzebne, chyba mniej. Ktoś za mną biegnie? Tak jest. Czekajcie, co ma? Tak, to kotun. Okej. Tu na razie nie. Swojego lejesz? O co to chodzi? Czy my coś możemy tu ciekawego zabrać? Zapasy akurat średnio, ale... I co, wszystkich pokonaliśmy, bo ja chciałam, kurczę... ducha wbić. No dobrze. No to chodźmy się jako. A jednak jeszcze ktoś przyszedł. Jak miło. A tu następna kolejka. No i mnie zabiją. Kurczę, to jest taka dziwna sekwencja, bo kiedy ja go atakuję, on potem... Wykończyć go! Dobra, to będziemy wiedzieli teraz. Tarcza. Dobra, teraz ty.
chyba to, bo to już... No poczekajcie, bo teraz ja nie wiem, czy mam klacz. Dobra, jest. Zabić go! Leży. Ten jeszcze żyje. No, zbieraj się. No nie. No nie! Nie jest dobrze, nie jest dobrze. Teraz tak. Gdzie jest reszta? Teraz tak, na ciebie co? Tarcza. Ty to będziesz ciężki raczej. Kurczę, z tym mam zawsze problem, co? Żyjąca bomba, nie ma. Kiedy my będziemy w końcu z nim walczyć? Proszę, jeszcze ktoś przybiegł. Dobrze. No dobrze, czyli on. No! Jakiś trójkąt był. Odpuszczę. Nice. Czy my mamy go tak załapki? Dalej! Zabić ducha! Ale jak mnie trafi, to koniec. To jest koniec. Mamy amunicję. No. Jaki jest na tego sposób, co? Zaklinowałam się, jest cudownie. Co ty masz? Tu masz. Jeszcze jest. No może byśmy go tak tutaj pod te... Chodź no tu. Kurczę, za blisko poprzy. No nie zdążę, jak on będzie tak szybko biegał. Mamy ciężką strzałę. To by można było niszczyć. Kurczę, ale on jest za szybki. Za szybko biega.
No i co? I tyle. Słabo. No, spodziewałam się czegoś. No. Jeszcze sama w ogień wpadłam. Będzie w końcu. Zabij mnie, a przyjdą kolejni. My przejdziemy do historii na zawsze. Nie, zostaniesz zapomniany. Han nie żyje, ale jego armia wciąż grasuje. Kraj nie będzie bezpieczny, dopóki jej nie wypędzimy. A kiedy się to stanie? Co zrobimy? Zaczniemy od nowa. Dawniej wiedziałam, jak będę żyć. Teraz nie wiem nawet, kim jestem. Jesteś dobrą przyjaciółką, wojowniczką. I złodziejką. To już przeszłość. Jutro zależy tylko od ciebie. Nie możemy tu zostać. Mój wuj będzie nas szukał. Nie, nie będzie. Po bitwie przyszedł posłaniec. Chce zawrzeć rozejm? Chce się spotkać nad spokojną wodą pod czerwonolistnym drzewem. Wiemy, widzę. Dawniej tam ze mną ćwiczył. Iść z tobą? Muszę pójść sam. Tylko on mi został. Wiem. To wciąż boli. Myśl o tace. Zapach dymu w jego włosach. Jego śmiech. Te awantury, gdy za dużo wypiłam. Był ze mną całe moje życie.
A teraz... jestem sama. Nie jesteś. Masz mnie. Duch. Należysz do wszystkich. Koniec Imperium. Nowa bezpieczna przystań i... nie zdążyłam doczytać, ale mamy... trochę tych trofeów. Zobaczmy. Opowieść pana Shimury. Pokonaliśmy Chana, ale mam jeszcze jedną osobistą sprawę do załatwienia. Pan Shimura poprosił mnie o spotkanie pod czerwonolistnym drzewem nad jeziorem Omi. Muszę się z nim zobaczyć. Dość uciekania. O kurczę. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tu dalej. Nie wiem, czy tu nie chodzi o tę wyspę. I tu dopiero będzie ta technika odblokowana. Zobaczymy. Mamy dar. Ależ ta walka na tym statku to była jednak, kurczę, epicka. Bardzo fajnie to wyglądało. Mściwy demon Tsushima. Chociaż na spotkanie z wujem to wolałabym chyba naszą maskę rodowitą. O, posłuchajmy plotek. Podobno Mongołowie zabierają kowali do obozów i zmuszają ich do produkcji broni. Wolałbym umrzeć, niż wykuć miecz dla Teraz. Zobaczmy. O, proszę. Teraz tak, to terytorium moglibyśmy zwiedzić, ale ja myślę, że możemy jeszcze zaczekać. Nas interesuje to miejsce. Skąd będzie najbliżej? Jest nasze jezioro. Góra. Chyba pojedziemy mostem. O! Drewno cisowe. Nie wiem, czy jeszcze się przyda do czegoś. Dobrze, chodź. Nie wiem, czy nie powinniśmy byli zjechać na dół, ale... nie. Jest ta pasa. Pana Shimury tu nie ma. Poczekam na pomoście. Czy my tu stoczymy jakiś pojedynek na śmierć i życie z wujem? No zobaczymy.
wuju. Nie byłem pewien, czy przyjdziesz. Chciałem z tobą pomówić. Jeśli połączymy siły, możemy przepędzić resztę Mongołów. Odbudować nasz dom. To nie twój obowiązek. Szogun rozwiązał klan Sakajów. Od dzisiaj nie jesteś już samurajem. Poświęciłem wszystko dla mojego ludu. Zrobiłbym to ponownie. Nowi samurajowie zastąpią poległych. Zajmą twe ziemię i posiadłość. Muszę pożegnać się z domem. Pojedź ze mną. I taka nagroda nas spotkała. Za to wszystko, co zrobiliśmy. Wuj powiedział, że zdradziliśmy, więc... Co nas spotkało? Kurczę. Cała taka ojcowizna, spuścizna naszego klanu. Ja mam prowadzić? Nadal będziesz Jito Tsushima? Tak. Szogun poprosił, bym wyszkolił jego wojowników. To dobrze. Mongołowie nie zaniechają podboju Japonii. Poświęcę resztę życia, żeby tylko ich powstrzymać. Liczyłem, że stawimy im czoło razem, jako ojciec i syn. Możesz się jeszcze ożenić i założyć rodzinę. Cóż, chyba mogę. Przydałaby mu się pomóc. Hej, popchniemy cię. Ależ proszę się nie kłopotać. Bzdura. Sam nie dasz rady. Dziękuję, panowie. Błoto jest bardzo gęste. Ciężki ładunek. Dokąd zmierzasz? Do Jogaku. Jest tam armia ducha. Ma armię? Nie słyszeliście? Pożeglują na mongolskie stepy gnani przez burzę. Spalą wszystko do gołej ziemi. Ambitny cel. Tylko tyle mogę im przekazać. Może się nada. Pomożemy ci się tam dostać. Czyli nasza armia, że na Mongołów lecimy. No zobaczymy. Dziękuję, panowie. Jogaku jest daleko stąd. Uważaj na błoto i Mongołów. Dobrze. Nie mam pojęcia, o czym on mówi. Nie tutaj. Za mną. No, koniec jedzenia, niestety. No, zobaczmy. Nie mam żadnej armii. Każdego dnia popiera cię coraz więcej ludzi. Szogun się niepokoi. No, ja również. Czuję się zagrożony. Kiedy przybędą nowe klany, pokłonią się samurajom, czy zdradzą ich w imię ducha. Nie pozwolę na to. Posłuchają mnie. Otwarcie mi się sprzeciwiłeś, Jinie. Byłeś moim podopiecznym. Nauczyłeś ludzi sprzeciwiać się przywódcom. Myślisz, że twoi poplecznicy będą się ciebie słuchać? Dość już jazdy. Przejdźmy się, Jinie. W porządku. Ja nie wiem, czy i wam...
nie zaczyna... przychodzić na myśl. Mój rodzinny cmentarz. Spoczywa tu 7 pokoleń Sakajów. W tym twoja matka. I mój ojciec. Złóżmy im wyrazy szacunku. Ja nie wiem, czy on nie chce, żebyśmy i my tu spoczęli, zwłaszcza... że cesarz czuje się zagrożony? Coś mi tu nie gra. A szaty mamy w bieli i w czerwieni. Tak jak to wszystkie opadające liście. Będę za tym tęsknił. Ja też. Szogun ogłosił cię zdrajcą. O. Kazał ci mnie zabić. Duch jest renegatem. Nauczył ludzi nieposłuszeństwa, aby mogli się bronić. Trucizną. To dar dla naszego wroga. Musiałem powstrzymać twoje marnowanie ludzkiego życia. Nie masz honoru. Ty jesteś jego sługą. Byłeś mi synem. Teraz muszę kontynuować klan Simurów bez ciebie. Muszę założyć nową rodzinę. Za cenę mojej głowy. To będzie kara dla mnie. Nasz ostatni dzień razem. Piszmy słowa klanu Sakajów i klanu Simurów. Oczy, co widziały ból. Los rozdzielił nam duszę.
czy śmierć nas scali? Twoi rodzice zawsze będą przy tobie. Tak, wuju. Wyszkolę cię na najsilniejszego wojownika klanu Sakajów. Wychowam cię jak własnego syna. Jesteś gotów? Jestem gotów. Zadałeś mojej duszy, nie zagoją się. Zabijając mnie, tylko je pogłębisz. Nie mogę zawieść szumna. Co ty? Co się tak oparł na tego szumna? Kurczę, zabił mnie. Dlaczego się odwróciłeś? Pozwól mi odejść! Które zadałeś mojej duszy, zagoją się. Zabijając mnie, tylko je pogłębisz. Pozwól mi odejść! Pragniesz zemsty. Za mój błąd. To nie jest zemsta. Lecz kara dla mnie. No skłam. Pozwól mu żyć i odejść. Uszanuj jego życzenie śmierci. Nie wiem, co zrobić. No bo oni troszeczkę inne tą wartości mieli właśnie. No, Szogun był ważniejszy od rodziny. Nie wiem, czy oglądaliście serial Szogun. Tam było to dość ładnie pokazane, a w zasadzie pod koniec. No, jeżeli by tym się sugerować... Jeżeli go zabijemy, to... polegnie w walce honorową. Natomiast jeśli go oszczędzimy, pozwolimy mu żyć, to będzie przegranym i będą wytykać go palcami. Sama nie wiem, co zrobić.
Nie mam honoru. Ale nie zabiję rodziny. Duch będzie ścigany po kres swych dni. Wiem. No i moi drodzy widzowie, tak wygląda zakończenie u mnie. I myślę, że ładnie na koniec pokazaliśmy, że jednak rodzina jest najważniejsza. No mamy jeszcze dodatek, bo cały czas mnie interesuje, jak zginął nasz ojciec. I prawdę mówiąc, przypuszczałam, że może być w to zamieszany nasz wuj właśnie po to, by, nie wiem, dojść do władzy. Ale wygląda na to, że jednak nie. Że to nie był on, przynajmniej nic tu w tym wątku głównym na to by nie wskazywało. No już troszeczkę gra zaczęła mi się nużyć, prawdę mówiąc, no ale te dwa ostatnie odcinki myślę, że troszeczkę to wyrównały. No, bardzo ładny ten koniec, powiedziałabym. No i dodatkowo ta oprawa muzyczna. Ciekawe. No ja mam nadzieję, że po napisach dowiemy się, czy nasz Jin Sakai odejdzie z Yuną. Pytanie też, co czeka naszego wuja? Tego może nigdy się nie dowiemy. Zobaczymy. W każdym razie, ja tutaj jeszcze przez jakiś czas zostanę, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądało, czy coś będzie po tych napisach. A wam serdecznie dziękuję za tę serię spędzoną ze mną. Zapraszam was na kolejne. Na razie mamy delikatną posłuchę. Liczyłam na jedną grę, niestety, no. Troszeczkę mnie to rozczarowało, to co wyszło. Ale zobaczymy, co będzie dalej. No, nie chcę już na koniec wspominać na takie ładne zakończenie tej przygody o innych grach, więc jeszcze raz dziękuję was serdecznie i zapraszam was na kolejne serie. Trzymajcie się. Hej, hej.
A jednak coś po napisach jest. Nie słychać jakąś świątynię. Pani Masako straciła wszystko. I wszystkich. Jeśli ona ma siłę, ja też muszę. Dokładnie. Pytanie, gdzie jesteśmy? I z kim? Pierwszy hak. Prototyp, który zrobił Taka. Nie chciał mnie zawieść. I nigdy tego nie zrobił. Kiedyś sądziłem, że wystarczą mi koń, łuk i katana. Jak długo Yuna to tworzyła? Zawdzięczam jej wszystko, a to ona daje mi prezenty. Najlepszy towar Kędziego, tak mówił. Trzeba będzie go rozdzielić. Bliźniacze góry klanu Sakajów. Nie pozwolę, by zginęła pamięć o rodzinie. Obyś znalazł spokój, wuju. Tomoe już tego nie potrzebowała. Oby znalazła to, czego szukała. Jin Sakai niniejszym staje się uczniem senseja Sadanobu Ishikawy. W co ja się wpakowałem? To samo pomyśl. Nóż Yuny. Ostrze jest tępe. Cud, że wciąż jest w jednym kawałku. Ej, ale te maski, te twarze straszne. Przez większość życia marzyłem o byciu twym synem. No, czyli to pismo. Gdzie mieliśmy zostać z synem? Mario obiecał nauczyć mnie gry na Horagai. Moglibyśmy przesyłać wiadomości po całej wyspie. Jest i nasz kuń. Yuriko pomagała mi je zbierać dla matki. Nie wierzę, że zachowała je przez tak długi czas. Najpierw Mongołowie, teraz Szogun. Nie sądziłem, że będę tak popularny. Byłeś wierny do końca, Kage. Niemalże słodki zapach, ale śmiercionośny jak ostrze. Powinieneś tu być, Ryudzo. Śmiać się, pić, snuć opowieści. No ale jak wiemy, wybrał co innego. Opadały na rodzinny cmentarz. Piękne. Nawet gdy usychają. Jin. Podoba mi się twój nowy dom. Pasujesz tu. Musi wystarczyć, skoro klan Sakajów upadł. A mnie nazwano zdrajcą. Słyszałam o twoim wuju. Przyjdzie po nas? Wątpię. Ale prędzej czy później ktoś przyjdzie. Liczy się to, że przeżyłeś. Pokonałeś Hana. A Mongołowie są teraz bez przywódcy. Honsiu jest bezpieczne. Ale nie nasza ojczyzna. Siły Hana tu utknęły i desperacko pragną podbić wyspę. Dlatego będziemy walczyć. Tylko nie zapomnij, Tsushima cię potrzebuje. Nigdy o tym nie zapomnę. Dobrze. Będzie lepiej, jeśli się rozdzielimy. Uderzymy w Mongołów ze wszystkich stron i odzyskamy dom. Żegnaj, Jinie. Dbaj o siebie. Dobrze. Nie! Ty również, Yono. Nie! Koniec tradycji. A, nowa gra plus. Wyzwól Tsushima spod jarzma Mongołów. Ciekawa sprawa. Nie wiem gdzie i co, proszę bardzo. Pojedynek na tafli świętego światła, rozegraj ponowny. A to? Szybka podróż, rozegraj ponownie.
No nie, my tu mamy podróż w przeszłość w każdym razie, tak to wygląda. Czy te techniki w końcu mamy odblokowane? Oczywiście, że nie. I teraz, gdzie my się znajdujemy na mapie? W tym miejscu. Góra Omi. Czyli nieopodal cały czas. Jeszcze na naszej ziemi, wyrodzimej, o tak. Ale czemu Yuna nas opuściła? Trochę szkoda. A, i my jesteśmy... To jest ta chata! Jesteśmy za tą największą, najpiękniejszą świątynią, tak naprawdę. Tak, i on nas tam do tego budynku prowadzi. Tam trzeba się wspiąć. No dobrze, jeszcze mamy tu co robić. Klasztor Omi oczywiście. Ten piękny, taki. No i to oczywiście moglibyśmy rozegrać ponownie. Natomiast podróż w przeszłość to będzie nasze zadanie, więc jeszcze się tu spotkamy. Dokładnie, właśnie tak. I dowiemy się czegoś o naszym ojcu. Do świątyni Yugaku, widzę, możemy nadal się wybrać. Okej. No nie wiem. Już się tak z wami pożegnałam ładnie. No dobrze, nie wiem kiedy sobie to rozpoczniemy, ale to zadanie, ten dodatek na pewno zrobimy. To jeszcze raz się z wami pożegnam. Mam nadzieję, że podstawka wam się podobała. Trzymajcie się. Hej, hej.